Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W głównych celach polityki spójności Unii Europejskiej znajduje się zmniejszanie dysproporcji społecznych i gospodarczych pomiędzy regionami poprzez wspieranie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności. Chcę zapytać, przy pomocy jakich nowych narzędzi planowane jest w naszym kraju realizowanie tych założeń. Ciekawią mnie głównie narzędzia dotyczące wspierania obszaru gospodarczego. Drugie pytanie. Jeśli chodzi o planowane wspieranie współpracy transgranicznej, to jakiego typu projekty mogą liczyć w pierwszej kolejności na dofinansowanie? Czy projekty związane z tworzeniem ułatwień komunikacyjnych pomiędzy regionami transgranicznymi, chodzi o drogi i połączenia kolejowe? I tutaj jeden pasus, chodzi o między innymi o to, że Nowy Sącz i nie tylko ubiega się o drogę kolejową Kraków-Podłęże, południe Europy już od 20 lat. Miało to być realizowane, czy ma być realizowane, gdzieś sprawa jest zawieszona. I druga sprawa z tym związana, na południe Polski od autostrady w Brzesku chodzi o drogę 75, żeby po prostu ta droga była drogą albo GP, albo drogą szybkiego innego ruchu, drogą ekspresową. Czy są w tym zakresie jakieś szanse? Nowy Sącz jest prężnym ośrodkiem, sporo się rozwija, natomiast połączenie komunikacyjne jest fatalne. Jeszcze wrócę do tej drogi krajowej. Od strony Słowacji jest możliwość po prostu przejazdu, odpowiednie mosty są, natomiast nie ma połączenia od strony Polski. I ostatnie pytanie. Pani minister Bieńkowska sygnalizowała, że byłe stolice wojewódzkie i inne miasta średniej wielkości będą miały specjalne działanie w programie Infrastruktura i Środowisko. Czy jest już może projekt tych list? I proszę odpowiedzieć też o pytanie, jaka pula pieniędzy będzie mogła być przeznaczona na to działanie. Dziękuję bardzo.